Cześć, z tej strony Natalia Filip. Chciałam Was zaprosić na trening z powerbandem i z minibandem. Dzisiaj przydadzą się dwie gumy. Trening full workout, czyli zaangażujemy do pracy całe ciało i jak najwięcej grup mięśniowych, ale przede wszystkim poprzez gumy zaangażujemy do pracy mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa. Czyli ten trening wbrew pozorom będzie bardzo niepozorny, ale może dać ostro w kości. Przygotujcie gumy, matę i za chwilę. Zaczniemy od rozgrzewki, która przygotuje nasze ciało do pracy. Rozgrzewka będzie jeszcze bez minibandów. Użyjemy ćwiczeń dynamicznych, które podniosą tętno oraz troszkę przyspieszą oddech. Zacznijmy sobie od lekkiego przeskoku z nogi na nogę. Spuśćmy dłonie w dół i dodajmy odmachy do tyłu. Ten ruch idzie z kosem do tyłu, otwiera pozycję klatki, a my sobie delikatnie przeskakujemy z nogi na nogę. Jeszcze 4 razy, 3 razy, 2 razy. Zatrzymajcie się w przeskoku swobodnym. Dodajmy dłonie w tył i małe krążenia do tyłu. To jest małe koło. Ruch idzie do tyłu. Kręgosłup się wydłuża. I tak jeszcze wytrzymajcie. 4, 3, 2 i obnóż skok. Luźny, spokojny, sprężysty. Dłonie do boku. Skręcamy biodra, lekko uginając kolana. Sztywne ramiona, otwarta pozycja klatki. Jeszcze 4, 3, 2 i mały bieg w miejscu. On nie jest szybki, ale ma być dynamiczny. Praca łapek, blisko ciała. Jeszcze 4. Wytrzymaj 3. Pozycje. Nogi siadają. Usiądź, wykonaj skład. Pracuj dynamicznie. Jeszcze 4. Jeszcze 3, jeszcze 2 i znowu przeskok. Ćwiczenie numer 1. Szeroko otwieracie ramiona. Na pewno poczułyście lub poczuliście, jak są tu panowie, że oddech przyspieszył. I o to chodzi. Jeszcze 4, 3, 2. Krążenia ramion. Koła do tyłu. Bierzemy spokojny wdech i wydech. Sztywny ruch. Mały ruch, no i sprincik. Obniżamy pozycję, siadamy w dół. Wypchnij biodra, wyprostuj kręgosłup. Otwórz klatkę, jeszcze 4, jeszcze 3, nogi drapczą, 2 i zatrzymaj nogi, stop. Kolana na szerokość bioder. Biodra do tyłu, dłonie do boku, skrajnie na zewnątrz, wdech. Przenoszę ramiona w tył, wydłużam kręgosłup. Zobaczcie, ramiona są na baczność, barki oddalone od uszu. Mamy taki ćwierć przysiad z wypchniętymi biodrami i unosimy ramiona w górę. Wdech, wydech, wdech, otwieram pozycję, wydech, lekko ściągam łopatki i znowu wdech, wydech. Usiądź możliwie jak najgłębiej, to nie musi być pełen przysiad. Będziesz zaraz czuć palenie mięśnia czworogłowego. W tej pozycji też utrzymaj długi, mocny kręgosłup i Twoje ramiona pracują. A teraz zatrzymaj ramiona w górze. Stop, ściągnij łopatki, łokcie w tył, usiądź głębiej i 4 razy wypychamy ramiona nad głowę. Łokcie wracają do tyłu. Jeszcze raz. Ostatni, zatrzymaj pozycję, przejdź do skłonu, ugnij kolana i kręg za kręgiem rozwiń się powoli do góry. Chwyć piętę, przyciągnij piętę do pośladka, troszkę podwiń kość ogonową. To jest ostatni etap naszej rozgrzewki, małe, krótkie rozciąganie. Wpychamy stopę do przodu, zadzieramy palce stóp. Uginamy nogę i opieramy dłonie na nodze zgiętej. Noga jest prosta, kość krzyżowa pcha do tyłu, broda idzie do góry. Nie musisz być głęboko, ale jesteś w pochyleniu z prostym kręgosłupem, czyli nie możemy się
garbić. Stajemy na przedniej nodze, chwytamy drugą nogę, pięta do pośladka, podwijam kość ogonową, wypycham żebra, szukam równowagi, stabilizacji i oddechu. Noga do przodu, stopa flex, kolano jest na linii kolana, stopa zadarta, noga zgięta, więc na nią idą nasze dłonie i ściągasz łopatki. Wydłużasz kręgosłup, prostujesz kręgosłup, kość krzyżowa pcha do tyłu, pozostań z oddechem i z wydłużeniem. I teraz powoli wróć do góry, wypchnij dłonie w przód, koszyczek, wróć do góry do wydłużenia, po czym ugnij kolana, podwiń ogon, schowaj brodę, rozciągnij kręgosłup, rozwiń pozycję wdech i znowu ugnij, podwiń, zaokrągli, rozwiń, wydłuż się i kilka skrętów do tyłu. Do wydłużenia powrót, skręt do tyłu, popatrz za ręką, zobacz, ręka idzie w dół i ty podążasz ze skrętem klatki za ręką. Twoje tempo, nie musimy tutaj być równo, zróbmy to ostatni raz i zaczynamy powoli nasz trening. Jesteśmy po rozgrzewce, przygotujcie sobie mini bandy, pierwsza seria będzie z mini bandem, zaangażujemy do pracy nogi, no i przede wszystkim zaangażujemy pośladki. Czekam na Was, bierzcie dół. Zapraszam Was do części z minibandem. Przygotujcie sobie gumę. Ważne, aby to był odpowiedni opór gumy. Ona nie może być zbyt lekka, gdyż nie poczujecie odpowiednio ćwiczeń, ani zbyt mocna, gdyż nie będziemy w stanie wykonać ćwiczeń w sposób prawidłowy. Więc wybierzcie gumę pod swoje możliwości i umiejętności. Ja pozostaję bez butów, gdyż jest mi łatwiej ustawić stopy i środek ciężkości i polecam Wam, jak ćwiczycie w domu, ćwiczyć bez butów. Zakładamy gumę. Ustawiamy gumę nad kolanem. I teraz z pozycji, gdy kolana są pod kolcami biodrowymi, spróbujcie otworzyć pięty na zewnątrz, palce na zewnątrz, czyli nasze stopy będą troszkę szerzej niż linia naszych bioder. Następnie ściągnij łopatki, dłoń do skroni, klatka się otwiera i przysiadł w dół. Otwierasz kolana i wracasz. Jak już ustawisz kręgosłup, łopatki, napięcie brzucha, możesz powoli przenieść dłonie do przodu. Czyli ten pierwszy etap to jest ustawienie kręgosłupa, ustawienie umiarkowanego pochylenia w przód. Pamiętaj, że wypychasz biodra, pochylasz dolne żebra nad połowę uda, plecy są proste. Kręgosłup jest prosty, wydłużony i potrzebujemy lekkiego zasysania pępka ku kręgosłupowi. No to startujemy. 8, 7, rozpychaj kolana. 6, dasz radę. 5, kolana pchają w bok. 4, ostatnie 3 powtórzenia, najlepiej aby oczy patrzyły na wprost. 2 powtórzenia i mam dla Was małą niespodziankę. Zatrzymujemy się w dole, stop. Zatrzymujemy, dociskamy stopy, wydłużamy kręgosłup i zaczynamy rozpychać kolana. 8, 7, 6. Przyklej stopy i nie odrywaj stóp. Jeszcze 4, 3, 2 i zostań w pozycji. Wyjdź do góry. Złącz stopy, czy ustaw na szerokość bioder. Wykonaj półprzysiad, wydłuż kręgosłup i odstawiamy jedną nogę mocno w tył. Przednia noga jest zgięta. Noga pcha do tyłu, kręgosłup jest wydłużony. Jeszcze raz, przyklejasz stopę, obniżasz pozycję, przysiadł i druga noga 4 razy w tył. 4, 3, ostatnie 2. Mamy mniej więcej wyczuty ruch, czyli wyczuliśmy, o co chodzi. I idziemy teraz już w większą liczbę powtórzeń. Stopa do tyłu. 8, plecy proste. 7, wydłużenie. 6, zasanie. 5, obniżenie pozycji. 4, dociskam przednią nogę mocniej. 3, ostatnie 2. Ostatni raz, oczy na wprost, zatrzymaj, wydłuż się, stań mocniej na przedniej nodze i ugnij kolano 90 stopni. Wypchnij piętę do góry, ugnij nogę 90 stopni, ustaw biodra na wprost, złap równowagę. Guma jest rozepchnięta, trzymasz napięcie i 8 razy góra.
8, 7, 6, 5, 4. Poczujesz nogę, 3, na której stoisz. 2, zatrzymaj pozycję stop i wróć do góry. Ustaw kolano na linii z kolanem. Otwórz pozycję klatki. Staraj się delikatnie wypychać piętę do tyłu. Poczujesz napięcie pośladka. Też będzie pracować noga, na której stoisz i szukasz równowagi. Dłonie do przodu i rozpychamy. 8, 7, dacie radę. 6, 5, wydłużenie. 4, 3 do końca. Oj, robi się cieplej. 2 do końca. Ostatni raz, zatrzymaj pozycję. Odstaw nogę w tył, przejdź do przodu ciężarem ciała i zacznij wypychać nogę. 8, 7, jak najdalej. 6, plecy proste, długie. 5, zassanie brzucha. 4, 3 powtórzenia, oczy patrzą w dół. 2 powtórzenia, ostatni raz, zatrzymaj pozycję. Wydłuż się, ugnij nogę 90 stopni, stań na przedniej nodze i 8 pulsów w górę. 8, równoważ miednicę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, wróć do góry. Przy dobrze dobranej gumie już powinniście czuć nogę, na której był nasz ciężar. I teraz zobaczcie, kolano ugięte, kolana na równi, kręgosłup się wydłuża, brzuch napina i w bok. 8, 7, 6, 5, dobrze, 4, 3, 2, ostatni, odstaw nogę, usiądź delikatnie w dół, zamieniamy nogę, czyli to, co robiliśmy, powtarzamy na drugą stronę od początku. I 8 tył, 7, 6, mocna noga pcha do tyłu, kręgosłup się wyciąga, czujecie napięcie, no to jeszcze 4 powtórzenia, 3 powtórzenia, 2 powtórzenia, zatrzymaj nogę, stop, przenieś ciężar na przednią nogę, ugnij nogę 90 stopni, ustaw kolce biodrowe na wprost, tak aby Twoja miednica nie uciekała ze skrętem, rozepchnij kolano, czyli poczujesz napięcie gumy. Stabilizuj miednicę, stabilizuj kręgosłup i delikatnie wypychaj piętę w górę. To jest mały ruch. 8, 7, kontroluj. 6, 5, 4 i wydłużaj się. 3, o to chodzi. 2, ostatni raz, wróć do góry, wydłuż kręgosłup. Ustaw kolana, ja to pokażę przodem, na jednej linii. Stań mocno i rozpychaj do boku. 8, 7, czego unikaj? 6, odchylenia. No właśnie. 5, szukaj równowagi. 4, 3, zassany brzuch, wydech. 2, wydech, bok. Ostatni raz, obniż pozycję. Znowu usiądź na przedniej nodze, wyprostuj się i do tyłu. 8, 7, pchaj daleko. 6, 5, 4, z wydechem tył, wydech, 3, wdech, 2, ostatni raz, zatrzymaj pozycję, stań mocniej na przedniej nodze, już poczujesz pracę pośladka, nogi podporowej, ugnij nogę 90 stopni i 8, 7, równoważ miednicę, 6, zasysaj brzuch, 5, 4, o to chodzi, 3, 2 i możesz odpocząć, wyjdź do góry, złap równowagę i noga idzie w bok. 8, 7, 6, robi się cieplej. 5, trzymaj, trzymaj. 4, 3, 2 do końca. Ja czuję bardzo mocną pracę. Ostatni raz. Wow. I po pracy. No, mam nadzieję, że poczuliście pracę pośladków. Pamiętajcie, że my wykorzystujemy opór gumy, ale wbrew pozorom pracuje pośladek nogi podporowej również, bo funkcją pośladka jest stabilizowanie między innymi miednicy i kręgosłupa, więc gdy macie stabilną miednicę i kręgosłup, on będzie pracował. Dobra, idziemy dalej. Siadamy w dół, obniżamy pozycję,
rozciągamy łopatki i nogi maszerują szeroko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa razy i będziemy zmieniać nogę. Co wy na to? Zmieńmy. Teraz druga noga zaczyna. Raz, dwa, trzy, cztery. Szeroko, szeroko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko. Brzuch zastany. Nogi szeroko. Otwieramy. I jednocześnie trzymamy przysiad. Cały czas bądź nisko na nogach. Ostatni raz. Zatrzymaj się. Stop. Usiądź w dół i otwórz, wróć. Otwórz, wróć. Szeroko, wąsko. Na zewnątrz, do środka. Wydłużaj się, szukaj lekkości, oddechu, mocnego rozpychania i obniżania pozycji. Kolana pchają, rozpychają, a my oddychamy. I brawo, wystarczy. Moi drodzy, runda z minibandem za nami, czyli taka mała dogrzewka naszych nóg. Przechodzimy do kolejnego etapu. Napijcie się łyczka wody, odstawiamy gumę i wracacie do mnie. Czas na powerbandy, czyli długie gumy. Tu już zaangażujemy do pracy również nasze ramiona, ale i mięśnie brzucha. Nie zawsze jest tak, że brzuch boli w trakcie ćwiczeń. Czasem dzieje się tak, że wykonujecie pozycję, a nasze mięśnie brzucha mają zadanie stabilizować Wasz kręgosłup. Pozornie my ich nie czujemy, ale one pracują. Potrzebujemy tylko dwóch rzeczy. Naturalnego ustawienia odcinka lędźwiowego oraz odpowiedniego oddechu. Ja bym chciała, aby oddech i wydłużenie lędźwi dzisiaj znalazło się w naszych ćwiczeniach. Ustawiam powerbanda pod stopą. Ustawiam chwyt na szerokość barków. Wydłużam nadgarstek. Druga noga idzie lekko do tyłu. Usiądź na obu nogach. Otwórz klatkę. Ściągnij łopatki. Wydłuż się. Weź wdech przez nos. Wydech, zastanie. I jest ustawiona pozycja. Zaczynamy delikatnie unosić ramiona do góry. Zanim zacznę liczyć, opowiem Wam trochę o technice, bo ona jest istotna. Istotne jest ustawienie kręgosłupa oraz zakres, do którego unosisz gumę, więc ona musi być dobrze dobrana. Nie może być zbyt mocna, bo nie będziesz w stanie rozepchnąć ramion. Teraz zobacz, a raczej rozepchnąć gumę. Unosisz do linii barku, wydłużasz nadgarstek, wydech, dodajesz zastanie brzucha i stabilizujesz łopatki. To się wszystko musi znaleźć w jednym momencie i w jednym ruchu. Gotowi? Ustawiamy łopatki, wdech i wydech góra. Wdech wracasz, wydech wypychasz. Wdech. Jak odpowiednio zrobisz wydech, uaktywnisz mięsień poprzeczny brzucha, więc warto oddychać. Wdech, wydech, zassanie. Jak to zrobić? Wymówić literę H. Wydech góra, wdech w dół. Zróbmy tak jeszcze 4 razy. 4. Powoli. 3. Bez pośpiechu. 2. Ostatni raz i zamieniam pozycję. Staram się teraz delikatnie wypchnąć nogę w tył, prostą nogę w tył i długie ramiona do przodu. Nie walczcie z wysokością, no to najpierw pokażę i dopiero potem zrobimy. Siadam na jednej nodze, więc noga zaczyna pracować. Mięsień czworogłowy się napina. Drugą nogę wypycham do tyłu, więc napinam pośladek. Pochylam się, zasysam brzuch, więc pracują mięśnie brzucha. Stabilizuję łopatki i delikatnie unoszę ramiona w przód. To są małe ruchy, ale one muszą być pod kontrolą, żeby te ćwiczenia zdawały swój egzamin. Wdech i zaczynamy. Wydech. Wdech, wracam. Idzie drugie powtórzenie. Wydech. Wdech, wracam. Idzie trzecie powtórzenie. Wydech. Prosta noga do tyłu. Ugnij przednią nogę, czwarte powtórzenie i pochyl się nad nogę. Wdech, wracasz. Piąte powtórzenie, wydech. Zwróć uwagę, kontroluję kręgosłup, kontroluję ruch unoszenia i powrotu. I jeszcze dwa razy. Wydech, wdech. Oczywiście równowaga też potrzebna. I wydech, i wdech. Zatrzymaj się w pozycji. Oddal bark od uszu.
przenieś ręce do przodu, wypchnij nogę w tył 90 stopni, wydłuż się i pamiętaj, noga, która jest podporową nogą, jest lekko ugięta. I wypychaj ramiona w górę. Raz i dwa. Raz i dwa. Drugie powtórzenie mamy. Trzecie. Czwarte. Zassany brzuch. Piąte. Szóste. Jest. Siódme. Idzie ósme. I odpoczynek, bo na pewno poczuliście. Zmieniamy nogę. W tych ćwiczeniach liczy się to, aby odpowiednio ustawiać ciało i tu nie robi intensywności, wiadomo, liczba powtórzeń zawsze będzie budować intensywność, ale nie chodzi o tempo wykonywania, tylko o jakość ruchu. Druga noga, pośród stopie guma, przednia noga się ugina, ta noga będzie dążyła w tył, stanowiąc przedłużenie boku ciała. Pośladek też się napnie, chociaż go nie będziecie czuć. Brzuch będzie pracował, chociaż go nie będziecie czuć. Otwórz pozycję. Przygotuj się i spróbuj delikatnie, 4 razy na próbę, wyczuć ten ruch, wyczuć granicę, bo ta noga musi Cię opuścić, a potem podnieść. 2 razy na wyczucie. Zaczęliśmy już tutaj powoli czuć, więc zaczynamy 8 powtórzeń. Gotowi? 8. Powrót. 7. Powrót. 6, dłoń do linii barków, 5, jeszcze tam nawet na sekundę zatrzymuję, 4, oczy w podłogę, szyja długa, 3, 2 do końca i tylko raz, ostatnie powtórzenie, wracam, uginam nogę 90 stopni, napinam pośladek, uginam nogę podporową, wypycham nogę do tyłu, wyprostuj biodro. Twój pośladek pracuje wtedy, kiedy biodro jest proste. Jak masz zgięte biodro, pośladek nie pracuje. Więc w tym ćwiczeniu ważny jest wyprost biodra, symetria biodra i stabilizacja lędźwi. No i próbujemy. 8, 7, dążysz do wydłużenia. 6, spokojnie. 5. Zasysaj brzuch. 4. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Wydech góra. Wdech wracasz. Ja tu trochę walczę. Wydech góra. I wdech wracasz. Pięknie. Kolejne ćwiczenie za Wami. Ja nawet poczułam, że się troszkę spociłam. Idziemy dalej. Ustawiamy stopy na szerokość bioder. Następnie wypychamy gumę nad głowę, troszkę ją rozpychamy, staramy się otworzyć klatkę, oddalić bark od uszu, dodać zassanie brzucha, wdech i delikatnie usiąść, wykonać głęboki przysiad i wrócić do góry. Raz. Biodra tył, dół, wydłuż lędźwia, idąc w tył i w dół. Prosty kręgosłup. Otwarta pozycja klatki. 4. powtórzenie na wyczucie. Pamiętaj, głębokość przysiadu ma znaczenie. I ja odliczam teraz 8 przysiadów w dół. 8. 7. Dasz radę. 6. Biodra tył i dół. Powoli. 5. Bo trzymasz długie, proste ramiona. Jak się czują Twoje nogi? Daj mi jeszcze 3 powtórzenia w dół. 3, wdech, wydech, wdech, ostatni raz, wydech i wróć do góry, wdech. Przenieś dłonie w dół, otwórz klatkę, możesz zmniejszyć rozkrok na szerokość bioder, stopy i w górę. Raz, otwieram, wracam, opuszczam, ustawiam obręb barkową. Czyli zobacz, bark jest nad biodrem, łopatki są dopięte, klatka jest otwarta. Weź wdech, wydech, wdech dół, wydech góra. Lekko ugięte kolana i znowu góra.
Otwierasz, wracasz, opuszczasz, wydłużasz się. Stałe zassanie brzucha. Czujemy, napięcie rośnie. Ja je czuję, więc jeszcze 4 powtórzenia. Mamy to, 4. Ostatnie. 3. Jest. 2. Wdech. Wydech. I odpoczynek. I teraz tak, robimy po 8 powtórzeń. Bardzo ważne jest to, abyście jednak dobrali dobrze gumę. No nie mogą być ani za lekkie, ani za ciężkie, bo musimy być w stanie wykonać ruch. Teraz podzieliłam gumę na pół i ustawiam ją pod śródstopie. Na pół i pod stopę. Na chwyt, grzbiet dłoni na zewnątrz, tylnia noga lekko zgięta, otwieram pozycję. Idę przez martwy ciąg w dół, czyli tak zwany ukłon, wypychasz biodra. W sumie najpierw zginasz biodra, pochylasz klatkę, po czym otwierasz łokcie, wracasz i w górę. Zróbmy to tak na sucho jeszcze 2 razy, a może 3, pilnując wydłużenia ściągniętych łopatek, abyście mogli wyczuć, o co w tym chodzi. Jeszcze 2 powtórzenia na wyczucie. Zginasz biodro, wypychasz biodro, pochylasz klatkę, zginasz nogę, plecy proste, dopinasz łopatki, oddalasz bark od uszu. Gotowi? 8 powtórzeń. Opad, otwórz, wróć, wyprost. Opad, otwórz, wróć, wyprost. Wydłuż się, plecy proste, długie. Pamiętaj, szyja, odcinek piersiowy i lędźwiowy. Jedna długa linia. Zasysaj brzuch. Wdech i wydech góra. Powoli. Spokojnie. Bez pośpiechu. Jeszcze 3 powtórzenia do końca. Bądź ze mną do końca. 3. Ostatnie 2. Dasz radę. Będziesz też czuć nogę, na której jest twój ciężar. I ostatni raz. I kolejny etap, czyli zmiana nogi. Była jedna noga, musi być druga noga. Pierwsze 4 ćwiczenia na wyczucie i omówienie techniki. Stopy razem, jedna noga w tył, kolana są na jednej linii, lędźwia proste, oddech spokojny. Zrób to tak kilka razy spokojnie, aby wyczuć napięcie. Pamiętaj, że stopa naciska, noga się zgina też. Delikatnie opadasz. Jeszcze 2 powtórzenia na wyczucie i odliczamy wspólne 8. Gotowi? Do biegu? No to startujemy. 1, 2, 3, 4 w dół. Otwierasz. Przesuwasz. Wdech do góry. I spokojnie wydech. Często się zastanawiacie, kiedy wdech, kiedy wydech. To wszystko zależy od fazy ruchu. Najważniejsze, abyście oddychali, bo każdy wdech ustawia napięcie klatki, każdy wydech ustawia napięcie mięśni brzucha. Uwaga, 4 powtórzenie i przed nami jeszcze 4. Wdech góra, wydech dół. Wdech góra, wydech, powrót, wdech. Jeszcze 2 powtórzenia. Spokojnie, obszernie, szeroko. Bez pośpiechu. O to chodzi. I powoli możesz odpocząć. Weź gumę w łapkę, uwaga, żeby nie strzeliła. Ustaw gumę na pół, może być na pół. Ustaw stopy na szerokość bioder, oddal bark od uszu. Dodaj zakrok, tak aby kolano było pod biodrem, biodro pod barkiem, przednie kolano natkniętą, czyli tu jest 90 stopni. Otwórz i wróć. Kolano pod biodro i w górę. Kolano pod biodro i w górę. Otwórz klatkę, mostek, dobrze.
napinaj łopatki. Pomyśl o łopatkach. One idą do siebie, napięcie, wdech, wróć. Wydech. Raz prawa, raz lewa. Nie wiem, ile zrobiliśmy powtórzeń. Robimy, aż poczujemy, że nie mamy siły. Noga klęka. Czubek głowy rośnie w górę. Ramiona szeroko, obszernie w tył. Dopinaj w tym ruchu łopatki. Raz prawa, raz lewa noga. Raz i dwa. Raz i dwa. Otwórz, dostaw i możesz odpocząć, bo na pewno poczuliście pracę ramion. Moi drodzy, ten krótki, prosty zestaw zostawiam Wam. To jest zestaw dla osób początkujących, które dopiero uczą się techniki oraz sposobu wykonania ćwiczeń. Ćwiczenia wykonujemy spokojnie, tutaj do Was dużo mówię, więc mamy czas, aby przyswoić informacje na temat tego, jak wykonać ruch. Jak widzicie, u mnie oddech przyspieszył. Pamiętajcie, dobieramy dobry opór gumy. Nie może być ani za lekka, ani zbyt mocna. Musicie być w stanie wykonać ćwiczenia. Czekam na Wasz feedback, jak się Wam ćwiczyło. Łapcie ćwiczenia rozciągające, one są tutaj na YouTubie. Możecie sobie wybrać dowolny zestaw rozciągający i go wykonać po naszym treningu tutaj. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, Natalia Fi.